Część druga. Kucharz okrętowy. Rozdział siódmy. Jadę do Bristolu. Wbrew przypuszczeniom dziedzica, sporo wody upłynęło, zanim byliśmy gotowi do żeglugi. Przy tym nie ziścił się, po naszej myśli, żaden z pierwotnych zamiarów. Nawet zamiar doktora Liveseya, by mnie zatrzymać przy sobie. Doktor musiał wyjechać do Londynu, żeby tam spełniać obowiązki swego zawodu. Dziedzic miał wiele pracy w Bristolu, ja zaś mieszkałem we dworze pod opieką starego Redruta, leśnika dworskiego. Tu prowadziłem życie pustelnicze, ale pełne marzeń o morzu oraz najrozkoszniejszych rojeń o nieznanych wyspach i przygodach. Godzinami całymi dumałem o mapie, której wszystkie szczegóły pamiętałem dokładnie. Siedząc przy kominku w pokoju gospodyni, zbliżałem się wyobraźnią do tej wyspy. Wdrapywałem się po tysiące razy na ów wysoki pagórek zwany lunetą, a z jego wierzchołka podziwiałem najczarowniejsze i zmieniające się widoki. Niekiedy wyspa była zaludniona przez dzikusów, z którymi staczaliśmy walki. Kiedy indziej roiła się od drapieżnych zwierząt, które nas ścigały. Pomimo to, we wszystkich tych majaczeniach nigdy nie zdarzyło mi się nic tak dziwnego i strasznego, jak przygody które nam przyszło przeżywać na jawie. Mijał tydzień po tygodniu, aż pewnego pięknego poranka nadszedł list adresowany do doktora Liweseja i opatrzony uwagą. W razie jego nieobecności otworzy Tom Redruth lub młody Hawkins. Stosując się do tego polecenia, znaleźliśmy, ściśle mówiąc, znalazłem ja, gdyż leśnik był nietęgi w piśmie i znał się jedynie na literach drukowanych: następujące, Ważne nowiny. Bristol, gospoda pod starą kotwicą, 1 marca 1700. Kochany Liweseju, ponieważ nie wiem gdzie wać pan się obracasz, czy we dworze, czy w Londynie, więc posyłam list niniejszy w dwóch egzemplarzach w oba miejsca. Okręt już kupiony i wyporządzony. Stoi na kotwicy gotów do drogi. Pewno sobie pan nie wyobrażał nigdy piękniejszego szonera. Dziecko mogłoby na nim żeglować. Pojemność 200 ton. Nazywa się Hispaniola. Nabyłem ten statek za pośrednictwem starego przyjaciela Blandliego, który sam wypróbował należycie to zachwycające cacko. Czcigodny wiarus wprost zaprzedał się w mą służbę i mogę powiedzieć, że wszyscy w Bristolu prześcigają się w uprzejmości dla mnie. Skoro tylko doczekamy się wiatru pozwalającego na odbicie od lądu, wyruszymy, jak mniemam, na poszukiwanie skarbów. Panie Redruth, odezwałem się przerywając czytanie. Doktor Livesey nie będzie zadowolony. Jaśnie pan wszystko wygadał. No, no, kto miał rację, burknął leśnik. Zdaje mi się, że byłoby rzeczą dziwną, gdyby jaśnie pan nie wygadał wszystkiego doktorowi Liveseyowi. Słysząc to, już nie kusiłem się o komentarze, lecz czytałem jednym tchem dalej. Sam Blendley wynalazł Hispaniolę i dzięki zadziwiającemu sprytowi Nabył ją za bajecznie niską cenę. W Bristolu nie brak ludzi za żarcie uprzedzonych do Blandliego. Ci nie wahają się mówić w oczy, że to chłopisko poczciwe z kośćmi dopuściło się szalbierstwa, jako że Hispaniola była jego własnością, a on sprzedał mi za cenę wyśrubowaną do niemożliwości. Wszystko to najoczywistsza potwarz. Nikt z nich w każdym razie nie śmie odmówić okrętowi wielkich zalet. Aż dotąd nie miałem trudności. Wprawdzie robotnicy, cieśle okrętowi i jak się tam jeszcze zowią, marudzili wstrętnie przy pracy. Jednak czas zrobił swoje. Kłopot mi sprawiało jedynie zdobycie załogi. Chciałem mieć liczną drużynę na wypadek spotkania z krajowcami, z korsarzami lub szelmami francuzami. Gotów już byłem iść choćby do samego diaska, żeby znaleźć pół tuzina wiarusów, gdy wtem Nadzwyczajny zbieg okoliczności nastręczył mi człowieka, jakiego mi było potrzeba. W rozmowę z nim wdałem się przypadkowo, bawiąc w stoczni. Dowiedziałem się, że był marynarzem. Obecnie zaś jest właścicielem szynku i zna wszystkich marynarzy w Bristolu. Pobyt na lądzie oddziaływa niekorzystnie na jego zdrowie, więc stary wilk morski chciałby otrzymać miejsce kucharza na okręcie, aby znów pojeździć po odmentach. Przywlókł się tu rano o kulach, żeby, jak mówi, poczuć zapach słonego powietrza. Wzruszyło mnie to niezmiernie i sądzę, że pan również byłby przejęty, więc ze szczerego współczucia zwerbowałem go prosto z mostu na kucharza okrętowego. Nazywa się długi John Silver i jest pozbawiony jednej nogi, co wszakże uważam za chlubę, gdyż postradał ją w służbie ojczyzny pod dowództwem nieśmiertelnego admirała Hawka. Za swe zasługi nie otrzymuje zgoła wynagrodzenia. Wyobraź sobie pan, kochany panie Liwesej, w jakim to okropnym wieku żyjemy. No, Mocium Panie, myślałem, żem znalazł tylko kucharza. Ale wnet potem jak spod ziemi wyrosła mi cała załoga. Przy pomocy Silvera zebrałem w ciągu kilku dni zastęp starych marynarzy, najwytrawniejszych, jakich można sobie wyobrazić. Na pierwszy rzut oka Mogą się nie podobać z wyglądu, lecz z twarzy ich poznać można ducha nieulękłego. Twierdzę, że dalibyśmy radę w regacie. Długi John odprawił także dwóch majtków z liczby sześciu czy siedmiu, których umówiłem poprzednio. Dowiódł mi, że są to nowicjusze nieobeznani z wodą morską, którzy w razie poważnego niebezpieczeństwa byliby nam kulą u nogi. Jestem w pełni zdrowia i dobrej myśli. Jem jak wół, sypiam twardo jak kamień Jednego mi tylko braknie do szczęścia, a mianowicie, bym już nareszcie posłyszał dreptanie moich marynarzy przy kołowrocie kotwicy. Hej, na morze! Co mi tam skarby? Sława morska nęci mnie więcej niż one. Dalej więc, mości liweseju, przybywaj co rychlej i nie trać ani godziny, jeżeli żywisz respekt dla mnie. Młody Hawkins niech zaraz pod opieką redruta pójdzie pożegnać się z matką. Następnie niech obaj stawią się czym prędzej w Bristolu. John Trelań. Postscriptum. Nie wspomniałem jeszcze, że ów Blandley, który, mówiąc nawiasem, obiecał przysłać nam w odwodzie drugi okręt, jeżeli nie wrócimy z końcem sierpnia, wyszukał nam doskonałego szypra. Który jest wprawdzie człowiekiem sztywnym, czego żałuję ale pod innymi względami jest skarbem. Długi John Silver wytrzasnął skądś biegłego i doświadczonego szturmana nazwiskiem Aro. Mam bosmana, który jest namiętnym fajczarzem, co pana pewno ucieszy, kochany panie Liwesej. W ten sposób nasza miła Hispaniola będzie się prezentowała niczym okręt wojenny. Zapomniałem opowiedzieć panu, że Silver jest człowiekiem majętnym, a przekonałem się, że ma nieprześcigniony zmysł kupiecki. Zostawia żonę, aby w jego zastępstwie prowadziła szynk Ponieważ jest to kobieta kolorowa, więc takim dwóm starym kawalerom jak pan i ja można wybaczyć przypuszczenie, że go ta żona w równym stopniu jak i zdrowie skłania do ponownej włóczęgi. J. T. Post Hawkins może spędzić jedną noc u matki. J. T. Możecie sobie wyobrazić podniecenie, jakiemu uległem po odczytaniu tego listu. Nie posiadałem się z radości i niemal odchodziłem od zmysłów. Jeżeli czułem, kiedy dla kogokolwiek wzgardę, to dla starego Toma Redruta, który umiał tylko zrzędzić i narzekać. Nie jeden z leśniczych chętnie by się z nim zamienił. Cóż jednak zrobić, że tak właśnie rozporządził jaśnie pan, a wola jaśnie pana była dla nich prawem. Nikt też, z wyjątkiem starego Redruta, nie miał nawet tyle odwagi, by sarkać. Na zajutrz rano wyruszyłem piechotą pod admirała Benbow, gdzie zastałem matkę w dobrym zdrowiu i usposobieniu. Kapitan, który tak długo był powodem wielu naszych zgryzot, odszedł już tam, gdzie nawet złoczyńcy przestają mącić wodę. Dziedzic kazał ponaprawiać to i owo, przemalować pokoje gościnne i tablice, a nawet podarował nieco sprzętów. Zwłaszcza prześliczny fotel dla mojej matki, który dziś stoi w szynkowni. Wynalazł jej również chłopaka do posług, tak, iż miała wyrękę podczas mej nieobecności. Patrząc na tego chłopaka, Uprzytomniłem sobie po raz pierwszy własne położenie. Dotychczas myślałem wyłącznie o nadchodzących przygodach, a wcale nie o domu, który miałem opuścić. Teraz, na widok tego niezdarnego przybłędy, który miał zająć moje miejsce przy matce, po raz pierwszy łzy puściły mi się z oczu. Mam wyrzuty sumienia, że nadto dokuczałem temu chłopcu, traktując go jak kundla podwórzowego. Był on jeszcze niewprawny w robocie. Miałem więc sposobność, by go strofować i popychać i nie zaniedbałem żadnej. Przeszła noc, a na drugi dzień po obiedzie znów obaj z redrutem puściliśmy się pieszo w drogę. Powiedziałem do widzenia matce i zatoce, nad którą żyłem od urodzenia i staremu drogiemu admirałowi Benbow, który już mi mniej był drogi, odkąd go przemalowano. Jedną z ostatnich mych myśli było wspomnienie o kapitanie, który tak często wałęsał się po wybrzeżu w swym wystrzępionym kapeluszu stosowanym, ze starą mosiężną lunetą z policzkiem pokiereszowanym od szabli. Niebawem minęliśmy zakręt drogi i strony rodzinne znikły mi z oczu. Już się zmierzchło w pustkowiu, gdy wsiedliśmy do dyliżansu przy zajeździe pod królem Jerzym. Wcisnąłem się między redruta i otyłego podeszłego już w leciech jego mościa. Pomimo szybkiej jazdy i nocnego chłodu, musiałem zrazu tęgo zadrzemać, a następnie chrapać snem kamiennym, podczas gdyśmy mijali góry, doliny i postój za postojem. Skoro bowiem szturchnięty przez kogoś w żebra, obudziłem się i podniosłem powieki, zobaczyłem, że jesteśmy przed wielkim gmachem na ulicy jakiegoś miasta, a słońce świeci już wysoko na niebie. Gdzie jesteśmy? zapytałem. W Bristolu. usłyszałem głos Toma. Byłaś śpiochu. Pan Trelań zakwaterował się w odległej gospodzie aż koło stoczni, aby doglądać roboty na statku. Zwróciliśmy tam kroki. Ku wielkiej mej uciesze droga nasza wiodła wzdłuż nabrzeża, gdzie sterczał istny las okrętów przeróżnych rozmiarów oraz o najrozmaitszym takielunku i przynależności państwowej. Na jednych z nich żeglarze śpiewali przy pracy. Na drugich wysoko nad mą głową wdrapywali się ludzie po linach, które wydawały się cienkie jak nitki pajęcze. Choć całe życie dotychczas spędziłem nad morzem, to jednak miałem wrażenie, że nigdy nie znajdowałem się tak blisko morza jak wówczas. Woń smoły i soli była dla mnie jakby nowością. Widziałem tutaj najosobliwsze istoty ludzkie przybywające z najodleglejszych krain za oceanem. Widziałem również wielu starych marynarzy z kolczykami w uszach, z bokobrodami trefionymi w kędziory i z zasmolonymi harcapami, idących butnie niezgrabnym krokiem ludzi morza. Nie mógłbym się więcej zachwycać, gdybym widział tłum królów czy arcybiskupów. I ja sam też wybierałem się na morze. Na statku był bosman kurzący fajkę i śpiewający marynarze z harcapami. Wybierałem się w drogę ku nieznanej wyspie, na poszukiwanie zakopanych skarbów. Gdy jeszcze oddawałem się tym błogim marzeniom, doszliśmy nagle do dużej karczmy i ujrzeliśmy pana Trelaneja, ubranego od stóp do głów jak oficer marynarki, w grube granatowe sukno, uśmiechniętego i zdążającego ku nam przepysznie naśladowanym krokiem żeglarskim. Witam was, witam! zawołał. Doktor również przybył tej nocy z Londynu. Brawo! Załoga okrętowa stawiła się co do jednego. O, panie łaskawy wykrzyknąłem kiedy odpływamy? Kiedy odpływamy? powtórzył Jutro podnosimy kotwice. Rozdział ósmy Pod lunetą. Gdy zjadłem śniadanie, dziedzic wręczył mi pismo adresowane do Johna Silvera w karczmie pod lunetą i objaśnił, że znajdę łatwo to miejsce. Idąc wzdłuż stoczni i wypatrując małej gospody, mającej za godło wielką, mosiężną lunetę, ruszyłem w drogę, uradowany sposobnością bliższego przyjrzenia się okrętom i żeglarzom, i począłem przeciskać się między gawiedzią ludzką, wózkami i pakami, gdyż była to pora, kiedy w stoczni panuje najbardziej ożywiony ruch. Wreszcie znalazłem karczmę, o którą chodziło. Był to dość wesoły, mały lokal rozrywkowy. Wywieszka była świeżo malowana, w oknach widniały przyzwoite czerwone firanki, podłogę wysypano czystym piaskiem. Po obu stronach ciągnęła się ulica i drzwi otwarte były na przestrzał. Dzięki czemu, mimo kłębów dymu tytoniowego, można było dokładnie przyjrzeć się obszernej, niskiej świetlicy. Gośćmi byli przeważnie marynarze, którzy rozmawiali głosami tak podniesionymi, że zatrzymałem się w drzwiach, prawie lękając się wejść. Gdy się tak wahałem... Z bokówki wyszedł człowiek, w którym na pierwszy rzut oka poznałem długiego Johna. Miał lewą nogę uciętą pod samym biodrem, a pod lewą pachą trzymał szczudło, którym posługiwał się z nadzwyczajną zręcznością, skacząc na nim jak ptaszek. Był niezmiernie wysoki i tęgi. Twarz miał wielką, jak szynka. Wprawdzie brzydką i bladą, lecz rozsądną i uśmiechniętą. Zdawało się doprawdy, że ma nader wesołe usposobienie. -Gdyż wciąż chodził pośród stołów, pokwizdywał, a co ulubieńszych gości obdarzał żartobliwym słowem lub klepał po ramieniu. Prawdę mówiąc, kiedy wyczytałem pierwszą wzmiankę o długim Johnie w liście Wielmożnego pana Trelanea, zrodziła się we mnie obawa, że może to być ten sam żeglarz o jednej nodze, na którego tak długo czatowałem pod starym Bębą. Lecz dość było jednego spojrzenia na człowieka przede mną. Widziałem kapitana i czarnego psa. I ślepego pił, więc zdawało mi się, że wiem, jak wygląda rozbójnik morski. Według mego zdania, korsarz musiał być istotą zupełnie odmienną od tego schludnego i dobrodusznego oberżysty. Zebrałem się na odwagę, przestąpiłem próg i skierowałem się wprost do tego człowieka, który stał wsparty na szczudle, rozmawiając z jednym z klientów. Wszak mówię z panem Silverem? — zapytałem, trzymając w ręce pismo. Tak jest, mój chłopcze, odparł ów. Rzeczywiście tak się nazywam. A kimże ty jesteś? Skoro obejrzał list dziedzica, wykonał ruch taki, jak gdyby chciał podskoczyć i rzekł głośno, wyciągając rękę. No, teraz to już wiem. Jesteś naszym nowym chłopcem okrętowym. Bardzo mi przyjemnie cię poznać. I ścisnął mą dłoń w swej szerokiej, silnej garści. Właśnie w tej samej chwili porwał się z miejsca jeden z gości siedzących opodal i zmierzał ku drzwiom. Znajdowały się tuż niedaleko, więc niezwłocznie wypadł na ulicę. Pośpiech jego ściągnął na siebie moją uwagę. To też poznałem zbiega za pierwszym spojrzeniem. Był to ten sam człowiek o bladej twarzy, pozbawiony dwóch palców, który niegdyś przybył pod admirała Benbow. Ojej! — krzyknąłem. Zatrzymajcie go. To czarny pies. Nic mnie nie obchodzi, kim on jest, zawołał Silver. Ale on nie zapłacił rachunku. Harry. Biegnij za nim i złap go. Jeden z tych, którzy siedzieli najbliżej drzwi, podskoczył i puścił się w pogoń. Choćby to był sam admirał Hawk. Musi mi zapłacić należność, krzyczał Silver, a potem, wypuszczając mą dłoń, zapytał. Jak go nazwałeś? Czarny. Pies, proszę pana, odpowiedziałem. Czy pan Trelań nie opowiadał panu nigdy o korsarzach? Ten człowiek był jednym z nich. Tak? Rozjątrzył się Silver. W moim domu. — Ben, biegnij z pomocą haremu. To był jeden z tych szachrajów. Morgan, czy to ty z nim piłeś? Chodź no tu. Mężczyzna nazwany Morganem, stary, szpakowaty, smagły marynarz, wysunął się naprzód bojaźliwie i kręcił w palcach prymkę tytoniu. Długi John rzekł bardzo surowo. — Morgan, powiedz mi szczerze, czy widziałeś, kiedy przedtem tego czarnego... czarnego psa? — Nigdy, panie — odrzekł Morgan z ukłonem. A czy znałeś jego nazwisko? Nie, panie. Na miły Bóg, Tomi Morganie, twoje szczęście, zawołał gospodarz. Gdybyś się wdawał w komitywę z takim hultajem, to nie dopuściłbym, żeby twoja noga postała w moim domu. Za to ci ręczę. Ale cóż on mówił do ciebie? Nie wiem dokładnie, mój panie, odpowiedział Morgan. Cóż to? Czy nie masz głowy na karku? Czy też masz kurzą ślepotę na mózgu? obruszył się długi John. Nie wiesz dokładnie co? Może przypadkiem nie wiedziałeś dokładnie, kto do ciebie mówi? He? No, wyśpiewaj wszystko, o czym gadał. O żegludze, o kapitanach, o okrętach, co to było? Opowiadał o przeciąganiu za karę na linie pod Kilem, odpowiedział Morgan. O przeciąganiu pod Kilem? Rzecz nader odpowiednia, za to ci ręczę. Wracaj na miejsce, głupiś to mnie. Gdy Morgan potoczył się na swoje miejsce, Silver szepnął do mnie tonem poufałym, który mi się wydał bardzo pochlebny. Ten Tom Morgan jest człowiekiem uczciwym, lecz głupim. Po czym głośno mówił dalej. Ale czy dowiemy się czegoś o tym czarnym psie? Nie, doprawdy nie znam tego nazwiska. Nigdy go nie słyszałem. Jednak świta mi coś w głowie. Przecież ja widziałem już tego po wsi nogę. Przychodził tu nieraz ze ślepym żebrakiem. Tak, ma pan słuszność. On chodził z tym dziadem. Znam nawet tego ślepca. Nazywa się Piu. Właśnie, właśnie, zawołał Silver, zupełnie już rozgorączkowany. Piu! Tak się nazywał z pewnością. Wyglądał na wielkiego szubrawca. Tak, tak. Jeżeli dogonimy tego czarnego psa, to będzie miła niespodzianka dla kapitana Trelaneya. Ben biega wspaniale. Mało który marynarz biega lepiej od niego. Powinien go dogonić, chwycić ptaszka w garść. Jak mi Bóg miły. On opowiadał o przeciąganiu pod kilem. Ja go przeciągnę! Przez cały czas, gdy wykrzykiwał te zdania, podrygiwał na szczudle po całej karczmie. Walił ręką po stołach i tak wyraziście okazywał swe podniecenie, jak gdyby chciał przekonać sędziego z Old Bailey lub policjanta z Bow Street. W każdym razie spotkanie się z czarnym psem pod lunetą obudziło we mnie znów dawne podejrzenia, więc bacznie odtąd śledziłem naszego kucharza. Był on jednak zanadto powściągliwy, zręczny i przebiegły, żebym mógł go na wskroś przeniknąć. Tymczasem wpadło do izby dwóch zdyszanych ludzi, opowiadając, że w tłumie zgubili ślad i że ich przezywano złodziejami, więc ja powinienem zaświadczyć o niewinności długiego Johna Silvera. Popatrz no, Mości Hawkins, odezwał się tenże. Przeklęta sprawa postawiła mnie w ciężkim położeniu, prawda? Co sobie o mnie pomyśli kapitan Trelań? Ten śledź holenderski, wywłoka z ciemnej gwiazdy, siedział pod moim rodzonym dachem. Pił mój własny rum. Ty przybywasz tu i mówisz mi otwarcie, co się święci. A ja, nie niedołęga, pozwoliłem mu czmychnąć wobec nas wszystkich w moich oczach. Mości Hawkins, musisz mnie usprawiedliwić przed kapitanem. Jeszcze jesteś małym brzdącem, ale jużeś przebiegły i zręczny jak szczupak w wodzie. Od razu to zmiarkowałem, skoroś tu zawitał. No ale sam powiedz, cóż mogłem zrobić, mając kawał drewna zamiast nogi? Gdybym był jeszcze młodym marynarzem jak Ongi, dopędziłbym tego łajdaka, usiadłbym mu na karku i obwiesiłbym go na pierwszej linie okrętowej. Ale teraz. Wtem urwał, a twarz mu sposępniała, jakby sobie coś przypomniał. Nagle wybuchnął: Mój rachunek! Trzy szklanki rumu! Niech piorun mnie trzaśnie, przecież zapomniałem o rachunku. I osunąwszy się na ławę, począł się śmiać, aż łzy mu spłynęły po policzkach. Śmiech ten i mnie się udzielił, a zwolna przyłączyli się do niego i inni, aż cała karczma rozbrzmiewała echem. No, ale też ze mnie istne ciele morskie rzekł w końcu karczmarz, obcierając policzki. Mości Hawkins. Obydwaj musimy oprzytomnieć, gdyż dalibóg jeszcze mnie nazywać będą chłopcem okrętowym. Ale choć, trzeba coś tu poradzić. Tak być nie może. Obowiązek to obowiązek. Kamraci, wdziewam stary kapelusz stosowany i idę wraz z tobą do kapitana Trelaneya, by złożyć mu raport o całej sprawie. Bo trzeba ci wiedzieć, młody Hawkinsie, że to sprawa poważna. Ani ty, ani ja nie powinniśmy zbytnio ufać swej odwadze. Ani ty, ani ja mówię ci Nie wystarczy tu nawet przebiegłość nas obu. O dokrocet, jak on mnie oszukał z tym rachunkiem, zaczął się znów śmiać tak serdecznie, że choć w całym zdarzeniu nie widziałem nic dowcipnego, musiałem powtórnie przyłączyć się do jego wesołości. Podczas niedługiej przechadzki wzdłuż nabrzeża zabawiał mnie rozmową w sposób niezmiernie zaciekawiający, opowiadał mi o najróżnorodniejszych okrętach, któreśmy mijali. O ich ożaglowaniu, pojemności i przynależności państwowej. Objaśniał roboty, które się odbywały na statkach, ładowanie, wyładowywanie i przygotowania do odjazdu. Co pewien czas wtrącał jakąś niedługą anegdotę marynarską, albo powtarzał jakiś zwrot z gwary okrętowej, póki go sobie nie przyswoiłem. Rychło upewniłem się, że był to jeden z najlepszych marynarzy, jakich można sobie wyobrazić. Gdy przybyliśmy do gospody. Dziedzic i doktor Livesey siedzieli przy stole, dopijając ćwiartki piwa i wznosząc toast na cześć naszego statku. Właśnie wybierali się na pokład szonera, aby obejrzeć cały jego takielunek. Długi John opowiedział całe zdarzenie od początku do końca nadzwyczaj barwnie, choć trzymając się ściśle prawdy. Po kilkakroć w ciągu opowiadania zwracał się ku mnie. — Prawda, Hawkins, że tak było, jak mówię? A ja zawsze potwierdzałem prawdziwość jego słów. Obaj panowie bardzo żałowali, że czarny pies zdołał umknąć. Lecz zgodziliśmy się, iż na to nie da się nic poradzić. Długi John wysłuchawszy pochwały, wziął szczudło i oddalił się. Cała załoga ma się stawić na pokład dziś o czwartej po południu, wołał za nim dziedzic. Według rozkazu, panie! odkrzyknął kucharz idąc dalej. No, mój panie, odezwał się doktor Livesey. Na ogół nie mam wielkiego zaufania do pańskich odkryć. Jednak przyznać muszę, że John Silver podoba mi się. To stary ćwik, zawyrokował dziedzic. Wracając do rzeczy, dodał doktor. Czy Jim może nam towarzyszyć na pokład? Ma się rozumieć, że może, zgodził się dziedzic. Bierz kapelusz, Hawkinsie. Pójdziemy obejrzeć okręt. Rozdział dziewiąty. Proch i broń. Hispaniola znajdowała się w pewnym oddaleniu, więc musieliśmy przechodzić pod dziobami i dookoła rów wielu innych okrętów, których liny już to ocierały się o nasz kil, już to zwieszały się nad naszymi głowami. Wreszcie jednak dotarliśmy do celu i wstąpiliśmy na pokład, gdzie nas przywitał szturman nazwiskiem Aarol, stary, opalony żeglarz z kolczykami w uszach i zezowatym spojrzeniem. Był on z dziedzicem na stopie zażyłej i poufałej. A wkrótce zauważyłem, że zgoła odmienny był wzajemny stosunek pana Trelaneja do Szypra. Szyper był człowiekiem o przenikliwym spojrzeniu, a jak się zdawało, z niczego na statku nie był zadowolony. Wkrótce dowiedzieliśmy się o przyczynie tego kwaszenia, gdyż ledwośmy weszli do kajuty, nadszedł marynarz z meldunkiem. Kapitan Smolet prosi, by mógł się rozmówić z panem. Jestem zawsze na rozkazy kapitana. Proszę go poprosić do mnie, rzekł dziedzic. Kapitan znajdował się tuż za swoim posłańcem, więc wszedł natychmiast, zamykając starannie drzwi za sobą. Proszę bardzo, kapitanie Smolet, co wać pan mi powiesz? Spodziewam się, że wszystko w porządku. Okręt zdatny i gotów do drogi. Łaskawy panie, rzekł kapitan, sądzę, że najlepiej będzie, gdy powiem bez ogródek, nawet choćbym miał pana obrazić. Nie podoba mi się ta wyprawa. Nie podobają mi się ludzie i oficer mej załogi. Tyle tylko mam do powiedzenia. Może się panu i okręt nie podoba? Uniósł się dziedzic, wielce podrażniony, jak zauważyłem. Nie mogę wypowiedzieć zdania w tym względzie, nie wypróbowawszy okrętu, odparł kapitan. Zdaje mi się, że to świetny statek. Więcej nie mogę powiedzieć. A może panu nie podoba się zwierzchnik, he? Z przekąsem rzekł dziedzic, lecz doktor Liwesej przerwał. Niech się pan trochę pohamuje. Takie pytania nie prowadzą do niczego, rodzą jedynie nieprzyjaźń. Kapitan powiedział albo za wiele, albo za mało i mam prawo żądać od niego wyjaśnienia tych słów. Pan wyraził się, że mu się nie podoba ta wyprawa. No proszę, dlaczego? Zawarłem z tym oto panem umowę, na co mam dokument, opatrzony pieczęcią, że poprowadzę okręt tam, gdzie zechce mój chlebodawca, rzekł szyper. Aż dotąd wszystko w porządku. Ale teraz przekonywam się, że pierwszy lepszy strzeladzi okrętowej więcej wie niż ja. Czy tak się godzi? Czy to pan nazywa właściwym postępowaniem? Nie zaprzeczył doktor Liwesej, nie nazywam. Potem, ciągnął dalej szyper, dowiedziałem się, że wyprawiamy się po skarby. Wyobraźcie sobie, mości panowie, że słyszałem to od własnych podkomendnych. No, skarby to rzecz łakoma. Nie lubię wszelkiego rodzaju poszukiwania skarbów. Nade wszystko zaś nie lubię, gdy rzecz trzymana jest w tajemnicy. A tajemnicę, przepraszam pana, panie Trelani, opowie ktoś papudze. Czy papudze Silvera? zapytał dziedzic. Mówię to w przenośni, wyjaśnił kapitan. Chciałem powiedzieć, że ktoś wszystko wypaplał. Mam przekonanie, że żaden z was, moi panowie, nie wie, co się koło was święci. Lecz powiem co o tym sądzę. Trzeba wybierać śmierć lub życie i nie ma czasu do stracenia. To wszystko jasne i rzec się godzi zupełnie prawdopodobne, odrzekł doktor Livesey. Prawda, że wiele ryzykujemy. Jednak nie jesteśmy tak nieprzezorni, jak się panu zdaje. Ale pan powiedział, że mu się nie podoba nasza załoga. Czy to niedzielni marynarze? Nie podobają mi się, powtórzył kapitan Smolet. Mniemam, że sam powinienem był dokonać doboru załogi, skoro już o tym mowa. Może to prawda, przyznał doktor może mój przyjaciel powinien był pana wziąć z sobą, gdy zbierał się do werbunku. W każdym razie zlekceważenie pana, jeżeli można mówić o jakimś zlekceważeniu, było nieumyślne. Czy panu się nie podoba Arrow? Nie podoba mi się, wyznam panu. Nie przeczę, że jest to dobry marynarz, lecz jest zanadto poufały z załogą, ażeby być dobrym oficerem. Starsi marynarze powinni trzymać się razem, a nie pospolitować się pijaństwem z ciurami okrętowymi. Uważa go pan za pijanicę? Zawołał dziedzic. Nie, łaskawy panie, odparł kapitan. Tylko za nadto się wdaje z hołotą. No dobrze, a teraz krótko i węzłowato, kapitanie. Powiedz nam, wać pan, czego sobie życzysz, rzekł doktor. Otóż, moi panowie, czy niezłomnie trwacie w zamiarze udania się na tę wyprawę? Jest to nasze niezłomne postanowienie, odpowiedział dziedzic. Doskonale, rzekł szyper. Ponieważ słuchaliście mnie, panowie, bardzo cierpliwie, mówiąc mi o różnych rzeczach, których nie mogłem sprawdzić, bądźcie więc łaskawi wysłuchać jeszcze kilku słów. Po pierwsze, oni ładują broń i proch do przedniej komory statku. Wszak jest stosowne miejsce pod kajutą. Czemu oni tego tam nie składają? Powtórę, pan przyprowadził z sobą czterech własnych ludzi, a tymczasem opowiadają mi, że niektórych spośród nich umieszczono na dziobie okrętu. Czemu nie wyznaczono im miejsc do spania koło kajuty. Chciałbym to wiedzieć. I cóż jeszcze? Zapytał pan trelani. Jeszcze jedno, rzekł Szyper. Za wiele już było plotek. O, naprawdę za wiele, potwierdził doktor. Powiem panu, co sam na własne uszy słyszałem, ciągnął dalej kapitan Smolet. Mianowicie, że waszmość posiadasz mapę jakiejś wyspy. Na tej mapie są krzyżyki oznaczające, gdzie ukrywa się skarb. Wyspa zaś leży, tu podał dokładnie jej szerokość i długość geograficzną. Dziedzic zerwał się jak oparzony. Przecież tego nie opowiadałem żywej duszy. Jednak majtkowie o tym już wiedzą, zauważył kapitan. Doktorze, to pewno pan albo Hawkins, krzyczał dziedzic. Mniejsza o to, kto to był, odciął się doktor. Spostrzegłem, że ani on, ani kapitan nie zwracali wielkiej uwagi na odżegnywanie się pana Trelaneya, ja też byłem daleki od posądzeń. Wprawdzie nasz pan był niepowściągliwym gadułą, lecz w tym przypadku byłem przekonany, że mówi zupełną prawdę i że nikt z nas nie wygadał położenia wyspy. Dobrze, szanowni panowie, mówił dalej kapitan. Nie wiem nawet, kto posiada tę mapę, lecz stawiam warunek, żeby utrzymano tajemnicę nawet przede mną i panem Aro. W przeciwnym razie proszę o zwolnienie mnie ze służby. Rozumiem, rzekł doktor. Pan chcesz, żebyśmy zaciemnili całą sprawę. Następnie, ażeby w tylnej części okrętu utworzyć warownię obsadzoną gwardią przyboczną mego przyjaciela i zaopatrzoną we wszystką broń i proch strzelniczy. Innymi słowy, pan boi się buntu. Szanowny panie, rzekł kapitan Smolet, nie chcę pana obrazić, ale nie pozwolę na wkładanie mi w usta jakichkolwiek słów. Żaden kapitan nie mógłby puszczać się w morze, gdyby wolno mu było mówić coś podobnego. Co się tyczy Aroła, uważam go za człowieka uczciwego, tak samo i niektórych z załogi. Jednak za innych nie dałbym dwóch groszy. Jestem przecie odpowiedzialny za bezpieczeństwo okrętu i za życie każdego żeglarza na jego pokładzie. Widzę, że nie wszystko tu dzieje się tak, jak zdaniem moim dziać się powinno. Dlatego też proszę pana o powzięcie pewnych środków ostrożności lub o uwolnienie mnie od moich obowiązków. Tyle tylko chciałem powiedzieć. Kapitanie Smolet, zaczął doktor z uśmiechem, czy słyszał pan kiedy bajkę o górze i myszy? Proszę się na mnie nie gniewać, ale doprawdy przypomniał mi pan tę bajeczkę. Gdyś tu wchodził, daję w zakład moją perukę, że zanosiło się na jakąś poważniejszą wiadomość. Doktorze, rzekł kapitan, z pana jest człowiek dowcipny. Kiedy tu wchodziłem, spodziewałem się, że będę odprawiony z kwitkiem. Nie miałem nadziei, że pan Trelani zechce wysłuchać choć jednego słowa. Nie chcę już więcej słuchać, nadąsał się dziedzic. Gdyby nieobecność liweseja, dawno bym pana odesłał do diaska. Ale stało się. Wysłuchałem pana. Uczynię tak, jak sobie pan życzy, ale stracił pan wiele w moich oczach. Jak się panu podoba, zauważył kapitan. Przekonasz się pan, że spełniam swoją powinność. To powiedziawszy, odszedł. Trelani, rzekł doktor, pomimo wszelkich uwag sądzę, że zdobyłeś sobie na statku dwóch uczciwych ludzi: tego człowieka i Johna Silvera. Silver i owszem, zawołał dziedzic. Jednak co do tego nudnego świszczypały, oświadczam wręcz, że uznaję jego postępowanie za nielicujące zgodnością mężczyzny, żeglarza, a nade wszystko, Anglika. No, no, rzekł doktor. Przekonamy się jeszcze. Kiedyśmy wyszli na pokład, Majtkowie właśnie wzięli się do przenoszenia broni i prochu, pokrzykując przy pracy. Kapitan i Aroł stali z boku, mając nadzór nad robotą. Nowe urządzenie bardzo mi się podobało. Cały statek był już wyporządzony. W rufie okrętu zrobiono sześć koi do spania, przylegających do tylnej ściany komory głównej. Ta grupa kabin łączyła się z kuchnią i dziobem okrętu jedynie wąskim korytarzykiem z lewej strony. Pierwotnie było w projekcie, że te koje zająć mieli kapitan, Arrow, Hunter, Joyce, doktor i dziedzic. Teraz dwie z nich przeznaczono dla Redruta i dla mnie. Kapitan zaś i Arrow postanowili spać w budce na pokładzie, którą rozszerzono ze wszystkich stron tak, iż można ją było prawie nazwać wartownią. Było tam wprawdzie dość nisko, lecz wystarczyło miejsca na rozwieszenie dwóch hamaków i nawet szturman był zadowolony z kwatery. Przypuszczaliśmy. Że i on żywi jakieś podejrzenia co do załogi, lecz jak się dowiecie później, niebawem poznaliśmy jego przekonania. Byliśmy wszyscy pilnie zatrudnieni przenoszeniem prochu i łóżek, gdy od brzegu podpłynęło kilku spóźnionych ludzi, między którymi był i długi John. Kucharz wspiął się z małpią zręcznością po zrębie statku, a skoro zobaczył, co się dzieje, krzyknął: Hola, marynarze, cóż to takiego? Przenosimy proch, odpowiedział jeden. Na cóż to, dokroćset, wrzasnął długi John. Jeżeli będziemy się tym bawić, to zmarnujemy poranny przypływ. Mój rozkaz, rzekł krótko kapitan. Mój drogi, idź proszę do kuchni. Wiara czeka na wieczerze. Według rozkazu, panie kapitanie, odpowiedział kucharz i dotykając czupryny znikł natychmiast w stronie kuchni. To porządny człowiek, kapitanie, zauważył doktor. Bardzo możliwe. Odparł kapitan Smolet, a podbiegając ku marynarzom, którzy przerzucali paki z prochem, począł ich łajać. Lekko stawiać, ostrożnie, ludzie! Wtem spostrzegłszy, że stoję bezczynnie i przyglądam się długiej mosiężnej śmigowicy, znajdującej się na środku okrętu, huknął na mnie. Hej, chłopcze, precz od tego! Ruszaj do kucharza i pomagaj mu w pracy! Gdy przebiegałem, słyszałem, jak mówił głośno do doktora. Nie uznaje darmozjadów na okręcie. Zapewniam was, że byłem odtąd tego samego zdania co dziedzic i znienawidziłem kapitana z Kretesem. Rozdział 10. Podróż. Przez całą noc panował wielki rwetes, gdyż wszystko ustawiano na swoim miejscu, a nadto wciąż nadjeżdżały łodzie z przyjaciółmi dziedzica, jak Blandli i inni którzy przybywali, aby życzyć mu pomyślnej podróży i szczęśliwego powrotu. Nie miewałem nocy spokojnych i pod admirałem Benbow, a przecież tam było o połowę mniej krzątaniny niż tutaj. Byłem zziajany jak pies, gdy nieco przed świtem Bosman zadał w świstawkę, a załoga poczęła roić się na pomoście kotwicznym. Mogłem być dwakroć tak znużony, a jeszcze bym nie zszedł z pokładu w tej chwili. Wszystko było dla mnie tak nowe i ciekawe. Te wartkie komendy, te przeraźliwe tony świstawki I ci ludzie uwijający się przy świetle latarni okrętowych A teraz patelnia, zanudź jaką piosenkę Zawołał jakiś głos Tę naszą starą, krzyknął drugi Dobrze, dobrze, kamraci Odezwał się długi John, który stał nieopodal Trzymając szczudło pod pachą I naraz huknął pieśnią, której słowa i melodia były mi tak dobrze znane Piętnastu chłopów na umrzyka skrzyni Cała załoga zawtórowała chórem. Jo, ho, ho i butelka rumu. I na trzecie ho ochoczo obróciła kołowrót kotwicy. W tym podniecającym momencie przeniosłem się na chwilę myślą do starego admirała Benbow, bo miałem złudzenie, że w tym zespole słyszę głos kapitana. Lecz niebawem kotwica zaczęła się wydobywać z wody, a wkrótce potem, ociekając, zawisła u krawędzi statku. Zaraz i żagle poczęto rozwijać, a na lądzie i na sąsiednich statkach powiewano już rękoma i chustkami na pożegnanie. Zanim zdążyłem uciąć sobie godzinną drzemkę, już Hispaniola rozpoczęła podróż ku wyspie Skarbów. Nie mam zamiaru opisywać szczegółowo tej podróży. Była przedziwnie pomyślna. Statek dowiódł swej sprawności. Załoga składała się ze zdolnych żeglarzy, a kapitan był doskonale obeznany ze swym zawodem. Lecz zanim przycumowaliśmy wreszcie do wyspy skarbów, zdarzyło się kilka wypadków, które zasługują na poznanie. Przede wszystkim szturman Arrow okazał się człowiekiem gorszym nawet niż się tego obawiał kapitan. Nie miał najmniejszej powagi wśród załogi, wskutek czego każdy robił z nim, co mu się żywnie podobało. Lecz oto jeszcze mniejsza. Na domiar złego zaczął się pokazywać na pokładzie z zamglonymi oczyma, Czerwonymi policzkami, splątanym językiem i innymi oznakami nietrzeźwości. Z każdym dniem wpadał w większą niełaskę. Niekiedy przewracał się, nabijając sobie guzy, kiedy indziej wylegiwał się przez dzień cały na małej ławeczce w swojej izdebce. Czasem jednak przez dzień lub dwa był prawie trzeźwy i spełniał swe obowiązki przynajmniej znośnie. Nie mogliśmy nigdy dociec, skąd on czerpie trunek. Była to tajemnica statku, której nie mogliśmy rozwiązać pomimo nieustannego szpiegowania. Gdyśmy go zapytywali, wtedy albo śmiał się nam w twarz, jeżeli był pijany, albo o ile był trzeźwy, zaklinał się na wszystkie świętości, że nie brał do ust nic prócz wody. Nie dość, że był złym oficerem i dawał gorszący przykład swym ludziom, lecz stało się oczywiste, że się to wszystko źle skończy. To też nikt się nazbyt nie zdziwił, ani też nie zmartwił, gdy pewnej ciemnej nocy, kiedy morze było wzburzone, szturman nagle przepadł jak kamień w wodę. Odtąd nikt go nie widział na oczy. Spadł z pokładu, domyślił się kapitan. To i dobrze, szanowni panowie, bo ocaliło to tego warchoła od zakucia w kajdanki. Ale oto byliśmy pozbawieni szturmana. Wynikła stąd konieczność mianowania kogoś na jego miejsce. Bosman Job Anderson był najodpowiedniejszym do tego człowiekiem, więc choć zachował dawny tytuł, przypadło mu spełniać poniekąd obowiązki szturmana. Pan Trelani bywał już dawniej na morzu, a jego doświadczenie bardzo się okazało przydatne, gdyż często sam osobiście pełnił służbę podczas sprzyjającej pogody. A podsternik Izrael Hentz był to sumienny, wytrawny, stary i doświadczony marynarz, na którym można było polegać pod każdym względem, nawet w najcięższych opałach. Był on w zażyłych stosunkach z długim Johnem Silverem, więc wymienienie jego nazwiska skłania mnie do powiedzenia kilku słów o naszym kucharzu okrętowym, noszącym powszechnie przydomek: patelnia. Na okręcie nosił on szczudło na taśmie uczepionej dookoła szyi. A żeby mieć w miarę możności obie ręce swobodne. Warto było widzieć, jak wtykał koniec szczudła między deski podłogi i oparty na nim, nie zważając na kołysanie okrętu, z taką pewnością zajmował się gotowaniem, jak gdyby stał na lądzie. Jeszcze dziwniej było widzieć go kroczącego po pokładzie w czasie największej zawieruchy. Żeby ułatwić sobie przejście na dłuższych przestrzeniach, założył kilka pętlic, które przezywano kolczykami długiego Johna. I mógł o własnych siłach przedostawać się z jednego miejsca na drugie, raz posługując się szczudłem, to znów wlokąc je za sobą na taśmie, z taką szybkością, że dotrzymywał kroku innym ludziom. Mimo to, kilku ludzi, którzy poprzednio odbywali z nim podróże morskie, wyrażało ubolewanie, że już wyszedł z dawnej wprawy, którą mieli sposobność podziwiać. Patelnia nie jest człowiekiem pierwszym z brzegu, zwierzał mi się podsternik. Przeszedł on dobrą szkołę w młodości i umie mówić mądrze jak z książki. A jaki chwat! Lew jest niczym w porównaniu z długim Johnem. Widziałem, jak złapał raz czterech i potrzaskał im łby jeden o drugi, chociaż był bezbronny. Cała załoga poważała go niezmiernie, a nawet słuchała we wszystkim. Do każdego umiał stosownie przemówić i każdemu wyświadczył jakąś szczególną przysługę. Dla mnie był nieznużenie uprzejmy i zawsze chętnie mnie widział w kuchni, którą utrzymywał jak cacko w wielkiej czystości i porządku. Naczynia wisiały wypolerowane, a w kącie tuliła się klatka z papugą. Chodź no, Hawkins, mawiał zwykle. Chodź pogawędzić ze starym Johnem. Nikogo tu nie witam z taką radością jak ciebie, mój synu. Usiądź i posłuchaj nowin. Oto kapitan Flint. Nazwałem papugę kapitanem Flintem na pamiątkę sławnego korsarza. Więc oto kapitan Flint przepowiada nam powodzenie i szczęśliwą podróż. Nieprawdaż, kapitanie? A papuga powtarzała pośpiesznie. Talary, talary, talary. Dopóki John nie zarzucił chustki na klatkę. Czy ty wiesz, Hawkins? mawiał kucharz. Ten ptak liczy sobie pewnie ze dwieście lat życia. Papugi żyją długo, ale jeżeli kto widział większego zawadiakę, musiał być to chyba sam bies wcielony. Ona rozbijała się po świecie wraz ze sławnym korsarzem, kapitanem England. Była na Madagaskarze, w Malabarze, Surinamie, w Providence, Portobello. Była przy wyławianiu rozbitych okrętów ze skarbami. Tam właśnie nauczyła się wołać talary, talary. Nic dziwnego! Było tego piętnaście tysięcy trzysta, wyobraź sobie Hawkins. Była przy tym, jak wicekról Indii opuszczał Goa, a patrząc na nią, powiedziałbyś, że to dziecko. Ale ty już powąchałeś prochu, prawda, kapitanie? Bądź gotów do dzieła, skrzeczała papuga. Ach, co to za ładna bestia, powiedział kucharz, podając jej kawałek cukru wyciągnięty z kieszeni. A ptak dziobał pręty i klął na całe gardło, potwierdzając opinię, że jest zawadiaką. John dodawał wtedy. Nie gorsz się, chłopcze. Nie można dotykać smoły i nie powalać się. Ten stary ptak jest bardzo cnotliwy i chociaż klnie siarczyście, nic z tego nie rozumie. Możesz być pewny. Stara papla klełaby tak samo, że tak powiem, przed kapelanem. Mówiąc to, długi John, wedle zwyczaju, dotykał z powagą czupryny, co budziło we mnie przekonanie, że jest najlepszym człowiekiem pod słońcem. Tymczasem dziedzic i kapitan Smolet trzymali się z dala od siebie. Dziedzic nie przejmował się tym wcale i lekceważył sobie kapitana. Kapitan ze swej strony nigdy się nie odzywał, chyba że musiał odpowiedzieć na czyjeś zapytanie. Ale i wtedy przemawiał zwięźle głosem oschłym i opryskliwym, nie tracąc ani słowa na próżno. Dał się pociągnąć za język i przyznał, że mylił się w swym mniemaniu co do załogi, gdyż niektórzy z marynarzy byli tak sprawni, jak tego wymagał. I wszyscy zachowywali się przyzwoicie. W Hispanioli był wprost zakochany. Tak mnie słucha mości panie, jakby mi przysięgła przed ołtarzem wiarę i posłuszeństwo wyrażał się o niej, co nie przeszkadzało mu dodawać. Bądź co bądź, wyznam szczerze, że nie powrócimy do domu i że mi się nie podoba ta wyprawa. Na to dziedzic odwracał się i z zadartą głową przechadzał się po pokładzie, mówiąc: Jeszcze jedno słówko z ust tego człowieka, a wpadnę w pasję. Mieliśmy kilka burz, które jedynie ujawniły zalety Hispanioli. Majtkowie czuli się weseli i zadowoleni. I musieliby być wielkimi wybrednisiami, gdyby było inaczej, gdyż moim zdaniem od czasów Noego nie było jeszcze drużyny okrętowej, której by tak dogadzano jak naszej. Za lada sposobnością wydawano podwójną porcję grogu. Raz po raz mieliśmy dzień jakiś uroczysty. Zwłaszcza ilekroć tylko dziedzic usłyszał o czyichś urodzinach. W korytarzu zawsze stała beczka pełna jabłek, z której mógł korzystać każdy, kto miał ochotę. Nic dobrego stąd nie wyniknie, mówił kapitan do doktora Liweseja. Psujecie tych zatraconych hultajów i robicie z nich diabłów wcielonych. Takie jest moje zdanie. Lecz jak się przekonacie, z beczki jabłek wynikło coś dobrego, bo gdyby jej nie było, nie bylibyśmy w porę przestrzeżeni i moglibyśmy zginąć wszyscy z rąk zdrajców. I oto jak do tego doszło. Po chwilowym zboczeniu z drogi. Mającym na celu uzyskanie wiatru w kierunku wyspy, która była naszym celem, nie wolno mi mówić wyraźniej, zaczęliśmy znowu zdążać ku niej, wytężając uwagę dniem i nocą. Był to, według najdokładniejszych obliczeń, ostatni dzień naszej podróży. Jeszcze tej nocy, albo co najwyżej na zajutrz rano, mieliśmy ujrzeć wyspę skarbów. Przybraliśmy kierunek PD, PD, Z. Morze było spokojne. Lekkie podmuchy wiatru gnały nasz statek. Hispaniola płynęła równo, zanurzając raz po raz dziób i rozpryskując pianę, wspinając się na grzbiety fal i znów opadając z powrotem. Każdy z nas był w jak najlepszym usposobieniu, gdyż zbliżał się koniec pierwszego okresu naszych przygód. Zaraz po zachodzie słońca, ukończywszy robotę, wybierałem się właśnie na spoczynek, gdy wtem przyszła mi oskoma na smaczne jabłuszka. Wybiegłem na pokład. Wszystkie straże stały na dziobie okrętu, patrząc w kierunku wyspy. Sternik przyglądał się wzdętemu żaglowi i pogwizdywał sobie z cicha. Był to jedyny odgłos oprócz szemrania fal za burtą okrętu. Wlazłem cały do beczki i zobaczyłem, że tam prawie już nie zostało jabłek. Siedząc w ciemności na dnie, wśród jednostajnego plusku wody i kołysania okrętu, zdrzemnąłem się, czy też bliski byłem zdrzemnięcia się, gdy wtem z ciężkim łoskotem Usiadł koło beczki jakiś człowiek. Wszystkie klepki zatrzeszczały, gdy oparł się o nią plecami. Więc chciałem już wyskoczyć z ukrycia, gdy ów człowiek rozpoczął rozmowę. Poznałem głos Silvera. Jeszcze nie usłyszałem tuzina słów, a już za żadne skarby świata nie wylazłbym z beczki. Przycupnąłem cicho jak trusia, drżąc i wsłuchując się w rozmowę z ogromną trwogą i ciekawością zarazem. Gdyż z tych kilku słów zmiarkowałem że życie wszystkich uczciwych ludzi na statku zależy jedynie ode mnie Rozdział jedenasty. co podsłuchałem w beczce od jabłek? Nie, to nie ja, mówił Silver. Kapitanem naszym był Flint. Ja z tą drewnianą nogą byłem jedynie kwatermistrzem. W tej samej bitwie, w której postradałem nogę, stary piół utracił wzrok. Nie lada majstrem był ten łapiduch, który odciął mi moje gnacisko. Skończył uniwersytet i jeszcze tam coś, nałykał się łaciny, ale powiesili go jak psa i uwędzili na słońcu jak i innych w Corso Castle. Ludzie robertsa to zrobili: tak, tak, ich okręty przezywano królewskie szczęście i tak dalej. Skoro ochrzczono który okręt, zaraz powiadam wio na morze. Tak było z Kasandrą, która przewoziła nas cało z malabaru do domu, gdy kapitan England pojmał wicekróla Indii. Tak też było ze Starym Koniem morskim, wypróbowanym statkiem Flinta, który widziałem zbryzgany krwią czerwoną i omal niezatopiony wraz ze złotem. Ach, odezwał się inny, widocznie pełen podziwu głos, po którym poznałem najmłodszego z majtków. Flint był chlubą swej załogi. Davis też był niebyle jakim człowiekiem rzekł Silver. Z nim nie miałem sposobności żeglować. Najpierw u kapitana England, potem u Flinta. Oto całe moje dzieje. A teraz tu, na własną rękę, jak to mówią. Uciłałem sobie dziewięćset u kapitana England, a dwa tysiące pod Flintem. To nie zgorsza sumka dla prostego marynarza, a wszystko złożone w banku. Niełatwo byłoby teraz tyle uzbierać, nawet przy największej oszczędności. Możecie mi wierzyć. A gdzież są dzisiaj wszyscy wiarusi kapitana England? Nie wiem. A gdzie towarzysze Flinta? Co prawda najwięcej ich przebywa na tym okręcie i cieszy się, że ma wszystkiego w bród, bo niedawno nie jeden z nich chodził po prośbie. Stary Piół, gdy utracił wzrok i gdy mógł się już ustatkować, wydawał tysiąc dwieście funtów rocznie, niczym lord w parlamencie. Gdzie on teraz? Hej, umarł, ziemię gryzie. Lecz przez dwa lata przed śmiercią, niech piorun mnie trzaśnie, biedak przeszedł porządną głodówkę. Żebrał i kradł i podrzynał gardła, a mimo wszystko przymierał głodem, niechże to diabli wezmą. No ale w każdym razie nie bardzo to było mu potrzebne, rzekł młody Majtek. Nie było to bardzo potrzebne głupcom, możesz dodać. Tak, nie inaczej, krzyknął Silver. Ale posłuchaj i zastanów się. Jesteś młody. Gracki, jak malowanie. Widzę to, gdy patrzę na ciebie i chcę z tobą mówić jak z człowiekiem. Możecie sobie wyobrazić moje uczucia, gdy usłyszałem, jak obrzydliwy stary łupieszca zwracał się do kogoś innego w tych samych pochlebnych słowach, którymi posługiwał się zazwyczaj w stosunku do mnie. Myślę, że gdyby to było możliwe, byłbym go dźgnął poprzez beczkę. Tymczasem on ciągnął dalej, nie podejrzewając, że go ktoś podsłuchuje. Mówię tu o panach szczęścia. Wiodą dziki żywot, pełen niebezpieczeństw. Lecz jedzą i piją jak walczące koguty. A kiedy wyprawa się powiedzie, hej, wtedy w kieszeni zamiast stu groszy mają setki funtów. Wtedy przeważna część grosiwa idzie na rum i na grewkości, kości. A gdy się człowiek spłucze do koszuli, wówczas dalejże znów na morze. Ale moim zdaniem to sposób niewłaściwy. Ja składam sobie wszystko, trochę tu, trochę tam, a nigdzie za wiele, aby uniknąć podejrzeń. Mam już pięćdziesiąt lat. Rozważ to sobie. Kiedy powrócę z tej wyprawy, będę już poważnym jegomościem. Kawał czasu, powiesz mi na to. Ale żyłem wspaniale przez ten cały czas. Nie odmawiałem sobie nigdy niczego. Miałem, czego dusza zapragnie. Spałem wygodnie i jadłem smacznie zawsze, nawet na morzu. A od czego zacząłem? Od prostego ciury okrętowego, jak ty teraz. Dobrze, rzekł jego towarzysz. Lecz tamte twoje pieniądze przepadną. Przecież nie odważysz się po tym wszystkim ukazać w Bristolu. Co znowu? Jak przypuszczasz, gdzie one się znajdują? Zapytał Silver drwiąco. W Bristolu, w bankach i innych miejscach, odpowiedział jego towarzysz. Były tam, rzekł kucharz. Były. Gdyśmy podnosili kotwice, lecz w chwili obecnej wzięła wszystko moja stara baba. Karczmę pod lunetą już sprzedałem razem z dzierżawą, klientelą i sprzętami, a moja stara już wyprawiła się w drogę w to miejsce, gdzie ma mnie spotkać. Powiedziałbym ci, gdzie to nastąpi, bo mam do ciebie zaufanie, ale między marynarzami mogłoby to wzbudzić zazdrość. A czy masz zaufanie do swej baby? zapytał tamten. Panowie szczęścia! odrzekł kucharz. Zwykle nie dowierzają sobie nawzajem i mają słuszność. Bądź tego pewny. Ale mam na wszystko sposoby. Oho! Jeżeli który marynarz, oczywiście z tych, co mnie znają, znajdzie karteczkę przywiązaną do swej liny, to już nie będzie żył na tym świecie, na którym żyje stary John. Byli tacy, co bali się pił, i tacy, co bali się Flinta. Ale sam Flint bał się mnie. Bał się mnie, i był z tego dumny. Załoga okrętu Flinta była najdzikszą załogą, jaka kiedykolwiek pływała. Sam diabeł lękałby się iść z nią na morze. Ale powiadam ci, że nie jestem człowiekiem zarozumiałym i sam widzisz, jak łatwo zawieram z kimś przyjaźń. Lecz kiedy byłem kwatermistrzem, nikt starych korsarzy Flinta nie przezywał baranami. Możesz być pewny siebie na okręcie starego Johna. — No, powiem ci, — rzekł Młokos — że nie podobało mi się ani trochę to przedsięwzięcie póki nie wdałem się w rozmowę z tobą johnie lecz podaję ci oto rękę w tej sprawie jesteś dzielnym chłopcem i zgrabnym do tego odpowiedział silver potrząsając jego dłońmi tak serdecznie że aż beczka zadygotała i nigdy oczy moje nie widziały lepszej postawy na pana szczęścia w tym czasie zacząłem domyślać się znaczenia ich wyrażeń pod panem szczęścia rozumieli po prostu ni mniej, ni więcej, tylko pospolitego opryszka. A mała scena, którą podsłuchałem, była ostatnim aktem przekupywania jednego z uczciwych marynarzy. Może ostatniego, jaki jeszcze pozostał. Lecz w tym względzie mogłem rychło się pocieszyć, gdy Silver gwizdnął z cicha, a na to hasło trzeci człowiek wysunął się i usiadł koło nich. Dick już przystał do nas, rzekł Silver. O, wiedziałem, że Dick się z brata z nami. Odpowiedział głos podsternika Izraela chętsa. Dick nie jest głupi. Wyciągnął fajkę z ust, splunął i mówił dalej. Lecz słuchaj, czego się chce dowiedzieć, patelniu? Dokądże to się będziemy włóczyć tędy i owędy, jak kiepski statek prowiantowy? Już mam po uszy tego kapitana Smoleta. Już mi on dawno obmierzł do pioruna. Chciałbym iść do tej kajuty, chciałbym skosztować ich sałatek i wina. Izraelu! – rzekł Silver. – Głowa twoja nie jest, ani też nigdy nie była wiele warta. Lecz sądzę, że możesz posłuchać, bo przynajmniej uszy masz dość duże. Otóż chcę ci powiedzieć jedno. Będziesz spał na dziobie okrętu, pracował ciężko, odzywał się grzecznie i przestrzegał trzeźwości, dopóki ci nie wydam rozporządzenia. Pamiętaj o tym, mój synu. – Dobrze, dobrze, nie sprzeciwiam się – zrzymał się podsternik. Pytam się tylko, kiedy to nastąpi. O to jedno się pytam. Kiedy dokroćset? wrzasnął Silver. Dobrze. Jeśli chcesz wiedzieć, to ci powiem kiedy. W ostatniej chwili. Otóż kiedy. Mamy tu doskonałego żeglarza kapitana Smoleta, który poprowadzi dla nas ten przepiękny statek. Jest tu ten wielmożny pan i doktor z mapą i tym wszystkim. A czyż ja wiem, gdzie się to wszystko znajduje? Sam też więcej nie wiesz. Powiedz to sobie. Dlatego sądzę, że ten jasny pan i doktor znajdą cały skarb i pomogą nam załadować go na statek. Niech mnie piorun trzaśnie. Wtedy zobaczymy. Gdybym mógł na was wszystkich polegać, zatracone śledzie holenderskie, pozwoliłbym kapitanowi Smoletowi przewieźć nas pół drogi z powrotem, zanim bym uderzył na niego. Na cóż to? Zdaje mi się, że wszyscy znamy się na żeglarstwie, rzekł młody Dick. Wszyscyśmy psa warci. — Wiedz o tym — burknął Silver. — Umiemy wprawdzie sterować, ale kto tu umie rozkazywać? — Wszyscy byście partaczyli, moi panowie, od pierwszego do ostatniego. Jeżeli mi się uda, zmuszę kapitana Smoleta, żeby nas przynajmniej naprowadził na właściwą drogę z powrotem. Wtedy nie będziemy narażeni na znalezienie się pewnego pięknego poranka pod wodą. Lecz ja znam się na was. Z nimi skończę na wyspie, skoro tylko ładunek znajdzie się na pokładzie. Tyle mojego dla nich miłosierdzia. Lecz ty nigdy nie jesteś zadowolony o ile nie jesteś pijany. Doprawdy wiele zdrowia mnie kosztuje jazda z takimi jak ty. Powoli, powoli, długi Johnie zawołał Izrael. Któż ci staje o koniem? No powiedz, co myślisz. Ile ja już widziałem wielkich okrętów rozbitych? A ilu chłopców dzielnych i żwawych zczerniałych od słońca na placu kaźni? krzyczał Silver. A wszyscy zginęli przez tę gorączkowość. I jeszcze raz gorączkowość. Co nagle, to po diable. Słyszysz? Już widziałem niejedną rzecz na morzu. Tak, widziałem. Jeżeli będziesz pilnował tylko kierunku drogi i wiatru, a o nic więcej się nie troszczył, będziesz jeździł powozem. Zobaczysz. Ale to nie dla ciebie. Znam cię jak własną kieszeń. Nazajutrz urżniesz się rumem jak bydle, i pójdziesz na szubienicę. Każdy wie, że jesteś, Johnie, jakby wyrocznią, rzekł Izrael. Lecz nie brak było takich, którzy potrafiliby kierować i dowodzić tak dobrze jak ty. Oni woleli nieco pochulać. Nie byli tak wytworni i wyrachowani, ale od razu urządzali sobie zabawę, jak na dobrych towarzyszów przystało. Tak, skrzywił się Silver. A gdzież to oni teraz wszyscy? Pił był jednym z nich. No i umarł w nędzy. Flint był też taki. I dobił go rum w sawanach. Ach, byli to zacni kamraci. Tak, tak. Ale gdzie oni teraz? Ale powiedzcie mi, proszę, zaciekawił się Dick. Co zrobimy z tymi ludźmi, skoro wysadzimy ich na brzeg? To mi człowiek w moim guście, zawołał kucharz z podziwem. Od razu przystępuje do rzeczy. No więc, jakie masz zdanie co do tego? Czy zostawić ich na lądzie, jak ze słańców? To byłby sposób kapitana England. A może zarżnąć ich jak wieprze? To byłoby w duchu Flinta albo Billy Bonsa. Billy miał ten zwyczaj, przytwierdził Izrael. Często mawiał Zdechły pies, nie konsa. No i sam teraz zdechł, nieborak. Sam się teraz przekonał o prawdzie swych słów. Jeżeli mówią, że kto mieczem wojuje, od niego zginie, to ziściło się to na Bilu. Masz rację, rzekł Silver. Ostre i cięte słowa. Ale chciej jedno zrozumieć. Mówisz, że jestem pobłażliwy i łagodny, że zanadto się cackam, ależ teraz chodzi o rzecz poważną. Obowiązek to, obowiązek, kamraci. Głosuję za śmiercią. Kiedy będę członkiem parlamentu i jeździć będę w karecie, nie bardzo byłoby pożądane, aby któryś z tych morskich kauzyperdów, co siedzą tam w kajucie, wlazł mi w paradę nieoczekiwanie jak piłat w kredo. Powiadam jeszcze raz, że trzeba zaczekać do czasu, ale gdy nadejdzie pora, na cóż się wówczas jeszcze oglądać? Johnie, krzyknął podsternik, z ciebie walny chłop. Powiesz to Izraelu, gdy się przekonasz, rzekł Silver. Dla siebie żądam tylko jednej rzeczy Żądam trelaneja. Oderwę jego barani łeb od ciała tymi oto rękami, diku, A uciąwszy nagle swe pogróżki, dodał: Bądź tak uprzejmy. Wdrab się tam i przynieś mi jabłuszko, bo chciałbym odświeżyć gardło. Możecie sobie wyobrazić moje przerażenie w tej chwili. Gdybym czuł się na siłach, wyskoczyłbym z ukrycia i uciekł. Lecz i nogi, i umysł równocześnie odmówiły mi posłuszeństwa. Słyszałem, jak Dick zaczął się wspinać, gdy wtem jakby go ktoś przytrzymał, a głos chętca zawołał: Zostaw to! Co tam będziesz, Johnie, żarł jabłka z tej kadzi? Łyknijmy lepiej rumu! Diku, rzekł Silver, ufam ci. Wiedz, że mam miarkę na beczce. Oto klucz. Napełnij dzbanek i przynieś go tutaj. Chociaż byłem przerażony, to jednak nie mogłem się opędzić myśli, że wśród podobnych okoliczności, niewątpliwie, szturman Arrow dostał się na fale, którego pochłonęły. Dick oddalił się na chwilę, a podczas jego nieobecności Izrael szeptał coś do ucha kucharzowi. Zdołałem uchwycić zaledwie parę słów. Ale i w nich zawierały się ważne wiadomości, gdyż oprócz innych urywków obracających się dokoła tej samej sprawy, było słychać całe zdanie. Zresztą żadnemu z nich nie pisne ani słówka. Widocznie byli jeszcze wierni ludzie między załogą. Gdy Dick powrócił z dzbanem, po kolei wszyscy z tej trójki brali napitek i wznosili toasty. Jeden na zdrowie, drugi za zdrowie starego Flinta, a silver wygłosił jakby pół śpiewem. Hej w ręce wasze, żagle natężcie, niechaj nam sprzyja zdobycz i szczęście. Właśnie w tej chwili jakiś blask oświecił wnętrze beczki, tuż obok mnie. Spojrzawszy w górę spostrzegłem, że wzeszedł księżyc, osrebrzając głowicę masztu i odbijając się białym odblaskiem od fok żagla. Prawie jednocześnie z bocianiego gniazda rozległo się hasło. Ziemia. Rozdział dwunasty Narada wojenna Zaroiło się na pokładzie. Rozległ się tu pod nóg. Usłyszałem, jak poczęto się tłoczyć, wybiegać z kajuty i spod pokładu przedniego. Bez namysłu wykradłem się z beczki, przesmyknąłem się za fog żaglem, dałem susa na rufę i po pewnym czasie wyszedłem na otwarty pokład, gdzie natknąłem się na hantera i doktora Liweseja, a śpieszących ku dziobowi okrętu. Zebrała się już tam cała załoga. Pasemko mgły podniosło się prawie jednocześnie ze wschodem księżyca. W kierunku południowo-zachodnim ujrzeliśmy dwa niewysokie wzgórza, oddalone od siebie o kilka mil. Za jednym z nich wznosiło się trzecie, wyższe wzgórze, którego szczyt nurzał się jeszcze w mgle. Wszystkie trzy miały zarys ostry i stożkowaty. Tylko tyle widziałem niby przez sen, bo jeszcze nie ochłonąłem z okropnego strachu, którego doznałem przed kilku minutami. Naraz usłyszałem głos kapitana Smoleta, wydającego rozkazy. Hispaniola odchyliła się o kilka stopni pod wiatr, tak iż teraz jej bieg powinien był ominąć wyspę akurat po stronie wschodniej. Hej, chłopcy, rzekł szyper, gdy już skręcono liny żaglowe, czy który z was widział kiedy ten ląd przed nami? Ja widziałem, rzekł Silver. Nabieraliśmy tu wody, gdy byłem kucharzem na statku kupieckim. Zdaje mi się, że Reda jest na południe, za małą wysepką, wywiadywał się kapitan. Tak, panie. Nazywają ją Wyspą Szkieletów. Była to niegdyś siedziba piratów. A przypadkowo dowiedzieliśmy się na owym statku o wszystkich nazwach w tej miejscowości. Wzgórze na północy nazywają Fokmasztem. Są tam bowiem, panie, trzy wzgórki, następujące kolejno po sobie ku południowi: Fokmaszt, Grotmaszt i bezan maszt. Lecz fok maszt, ten duży, zasłonięty obłokiem, nazywają pospolicie lunetą, ze względu na czatownię, jaką oni tam mieli podczas wyładowywania okrętów w przystani, gdyż za przeproszeniem pana, w tym miejscu właśnie oczyszczali swoje okręty. Mam tu mapę, rzekł kapitan Smolet. Zobacz, czy to jest owo miejsce. Johnowi oczy zapałały, gdy wziął do rąk mapę. Wiedziałem jednak, że pierwsze spojrzenie na nią musi mu przynieść rozczarowanie. Nie była to ta mapa, którąśmy znaleźli w kufrze Billa Bonsa, lecz jej wierna podobizna, najdokładniejsza we wszystkich szczegółach nazwach, pomiarach wysokości i głębin. Brakowało jedynie czerwonych krzyżyków i objaśniających przypisów. Pomimo, że przykrość Silvera musiała być wielka, miał on jednak tyle przytomności umysłu, że zdołał ją zamaskować. Tak, proszę pana odezwał się. Z pewnością to ta sama miejscowość. A bardzo pięknie wyrysowana. Zachodzę w głowę, kto sporządził tę mapę. Korsarze, jak mi się zdaje, byli na to zaciemni. Tak, tak, to tutaj. Zatoka kapitana Kida. Tak samo nazwał ją mój towarzysz okrętowy. Tam jest silny prąd płynący od strony południowej, a następnie na północ wzdłuż zachodniego wybrzeża. Dobrze pan zrobił, zbaczając w kierunku wiatru i opływając wyspę z ukosa. Przynajmniej, jeżeli miał pan zamiar wpłynąć do przystani i zawrócić, to nie znalazłby pan lepszego miejsca po temu na tych wodach. Dziękuję ci, mój zuchu, rzekł kapitan Smolet. Będę jeszcze później prosił cię o radę. Możesz odejść. Byłem zdumiony spokojem, z jakim John przyznał się do znajomości wyspy, a co się mnie samego tyczy? Przeraziłem się niemal, gdy zobaczyłem, że podchodzi on ku mnie. Nie wiedział z pewnością, że podsłuchałem w beczce jabłek jego knowania. Lecz takiego wówczas nabrałem wstrętu do jego okrucieństwa, obłudy i siły, że zaledwie mogłem ukryć dreszcz, kiedy złożył mi rękę na ramieniu, mówiąc: Ach, to rozkoszna miejscowość ta wyspa. Rozkoszna miejscowość do wylądowania dla takiego bębna jak ty. Będziesz się kąpał, łaził po drzewach, polował na kozy i sam będziesz uganiał, jak koziołek po tych pagórkach. Ejże, mnie samemu młode lata się przypomną i gotowym jeszcze zapomnieć, że chodzę o kuli. Miło to być młodym, mieć dziesięć palców u nóg. Sam to przyznasz. Jeżeli chcesz się nieco puścić na wycieczkę po wyspie, powiedz od razu staremu Johnowi, a on ci zaraz przyrządzi jakąś zakąskę na drogę. I poklepawszy mnie jak najprzyjaźniej po łopatce, pokusztykał dalej i zszedł pod pokład. Kapitan Smolet, dziedzic i doktor Livesey rozmawiali na półpokładzie, a chociaż ponosiła mnie niecierpliwość, by opowiedzieć im wszystko, nie śmiałem jednak zaczepić ich w miejscu widocznym. Gdy właśnie się namyślałem, jaki stosowny pretekst mam wynaleźć, doktor Livesey przywołał mnie do siebie, ponieważ zostawił fajkę na dole. A będąc namiętnym palaczem, chciał, żebym mu ją przyniósł. Skoro znalazłem się tak blisko, że mogłem mówić, nie bojąc się podsłuchania, wypaliłem wręcz. Panie doktorze, mam coś do powiedzenia. Niech pan ściągnie kapitana i dziedzica do kajuty, a potem niech pan wymyśli powód, żeby mnie przywołać. Mam straszne nowiny. Doktorowi na chwilę zrzedła mina, lecz opanował się niezwłocznie. Dziękuję ci, Jimie, rzekł zupełnie głośno. To wszystko, czego się chciałem od Ciebie dowiedzieć. Udawał, że pytał mnie o coś. Potem obrócił się na pięcie i przystąpił do tamtych obu. Chwilę jeszcze rozmawiali, a choć żaden z nich ani nie drgnął, ani nie podniósł głosu, ani nie zagwizdał, pojąłem w mig, że doktor Livesey zawiadomił obu panów o mojej prośbie. Wkrótce bowiem usłyszałem, jak kapitan wydał polecenie Jobowi Andersonowi i na głos gwizdka Cała załoga stanęła do zbiórki na pokładzie. Chłopcy, mówił kapitan Smolet, chcę wam powiedzieć parę słów. Ta ziemia, którą spostrzegliśmy, jest celem naszej żeglugi. Pan Trelań, który jak wszyscy wiecie jest człowiekiem bardzo hojnym, wypytywał się właśnie o wasze sprawowanie. A ponieważ mogłem mu powiedzieć, że każdy marynarz spełnił jak najlepiej swą powinność, czy na pokładzie, czy na maszcie, i że jestem z was zadowolony więc on i ja i doktor ruszamy do kajuty, by wypić za wasze zdrowie i powodzenie, a wy otrzymacie porcję grogu, by wypić za nasze zdrowie i pomyślność. Powiem wam, co o tym myślę. Bardzo mi się to podoba. Jeżeli jesteście tego samego zdania, co ja, wznieście wraz ze mną okrzyk na cześć łaskawego pana. W istocie huknął wiwat, a brzmiał on tak serdecznie i głośno, iż trudno mi było uwierzyć, że ci sami ludzie knują spisek na nasze życie. Jeszcze jeden wiwat na cześć kapitana Smoleta, krzyknął długi John, gdy pierwszy okrzyk ucichł. I znowu zakrzyknięto z ochotą. Wśród tego zgiełku trzej panowie udali się pod pokład, a nie za długo z ust do ust podano, że Jima Hawkinsa wzywają do kajuty. Zastałem ich wszystkich trzech, siedzących przy stole, na którym stała butelka wina hiszpańskiego i talerz rodzynków. Doktor ćmił fajkę, a perukę trzymał na kolanach, co, jak wiedziałem, świadczyło o jego podnieceniu. Okno na rufie było otwarte i widać było poświatę księżycową, mieniącą się na smudze pozostawionej wśród wody przez okręt. — No, Hawkins, — rzekł dziedzic, — miałeś coś nam oznajmić. Mów więc. Uczyniłem zadość prośbie i jak najzwięźlej, jak najtreściwiej opowiedziałem wszystkie szczegóły rozmowy Silvera. Nikt ze słuchających mi nie przerwał ani nawet nie poruszył się. Przez cały czas opowiadania wlepiali we mnie uważnie oczy. Jimie, rzekł doktor Livesej, siadaj. Posadzili mnie przy stole obok siebie, nalali mi szklankę wina, nasypali w garście rodzynków, a potem kolejno, jeden po drugim. Kłaniając się, pili moje zdrowie i wyrażali swą wdzięczność za moją odwagę i szczęście. No, kapitanie, rzekł dziedzic, pan miał słuszność, a ja byłem w błędzie. Okazałem się osłem, więc czekam na pańskie rozkazy. Takim samym osłem byłem i ja, odparł kapitan. Nie słyszałem nigdy o załodze, która miała zamiar się buntować i nie okazała tego po sobie zawczasu, tak aby człowiek, który ma oczy w głowie nie poznał się na występnych przedsięwzięciach i nie powziął odpowiednich kroków. Ale ta załoga umiała wyprowadzić mnie w pole. Kapitanie, rzekł doktor, za pańskim pozwoleniem. Wszystko to sprawa Silvera. To bardzo osobliwy człowiek. Wyglądałby osobliwiej, na jakiej linie masztowej nastroszył się szyper. Ale taka pogawędka nie prowadzi do niczego. Mamy trzy albo cztery punkty do omówienia. A jeżeli mości pan Trela mi pozwoli... Wyłuszczę wszystkie. Pan tu jest dowódcą. Do pana należy omawianie planu, rzekł pan trelani z powagą. Punkt pierwszy. Zaczął mówić pan smolet. Musimy brnąć dalej, gdyż nie możemy się cofnąć. Gdybym rzekł choć słowo o powrocie, zbuntowaliby się od razu. Punkt drugi. Mamy jeszcze czas przed sobą, przynajmniej do chwili odkrycia tego skarbu. Punkt trzeci. Są tu jeszcze marynarze, na których można polegać. Prędzej czy później, łaskawy panie, dojść musi do bitwy. A ja radzę, ażeby, jak to mówią, łapać sposobność za włosy i pewnego pięknego poranku, kiedy najmniej będą się spodziewali, uderzyć. Przypuszczam, że możemy liczyć na waszych osobistych służących, panie trelani. Jak na mnie samego zapewnił dziedzic. Trzech rachował kapitan. To razem daje nas siedmiu wliczając w to Hawkinsa. A jak się przedstawia sprawa z uczciwymi marynarzami? Prawdopodobnie są to ludzie Trelaneja, domyślał się doktor, czyli ci, których dobrał sobie sam, zanim spuścił się na Silvera. Nie, sprzeciwił się dziedzic. Chęc był jednym z moich ludzi. Ja sam myślałem, że można ufać chęcowi, wtrącił kapitan. I pomyśleć sobie, że to Anglicy, rozsierdził się dziedzic. Panie, jestem gotów nawet wysadzić okręt w powietrze. Otóż, panowie, rzekł kapitan, najlepsza rada, jaką mogę podać, jest bardzo prosta. Musimy, proszę Was, mieć się na baczności i pilnie śledzić wszystko. Prawda, że będzie to próba cierpliwości i o wiele byłoby przyjemniej przystąpić wprost do uderzenia. Ale trudno tu coś poczynać, dopóki nie znamy swoich ludzi. Mieć się na ostrożności i węszyć skąd wiatr wieje. Oto moja rada. Jim może nam tu przysłużyć się więcej niż ktokolwiek inny, rzekł doktor. Marynarze wobec niego się nie krępują, a Jim ma niezwykły zmysł spostrzegawczy. Hawkins, jestem pełen dziwnej wiary w ciebie, dorzucił dziedzic. Na to ogarnęła mnie prawdziwa rozpacz, gdyż czułem się zgoła bezradny. Bądź co bądź, wskutek dziwnego zbiegu okoliczności, istotnie mnie zawdzięczali swoje bezpieczeństwo. Na razie jednak mówcie, co chcecie, wśród dwudziestu sześciu osób znajdujących się na okręcie było tylko siedem takich, na których mogliśmy polegać z całą pewnością. Ponadto jedna z tych siedmiu była chłopięciem, tak iż po naszej stronie mieliśmy sześciu dorosłych ludzi przeciw dziewiętnastu.